Wiecie, czym się różni teoria od praktyki? W teorii niczym. No właśnie, teoria świata motoryzacyjnego jest mi bliska. Wydaje mi się, że nawet mogę powiedzieć, że w wielu dziedzinach czuję się dość mocny i swoją wiedzą dzielę się z wami na tym kanale. Jest jednak taki obszar motoświata, w którym mam zerowe praktyczne doświadczenie, a jest nim motorsport i ściganie się na torze za kierownicą sportowych maszyn. Tak się składa, że niedawno na takie właśnie wydarzenie zostałem zaproszony, więc postanowiłem sprawdzić, jak motorsportowy świeżak i amator poradzi sobie w rywalizacji z torowymi wyjadaczami. Pod koniec marca wziąłem udział w imprezie Time Attack Punkta Miata Challenge. Czym jest Miata Challenge? Najlepiej niech się wypowie organizator, więc oddaję głos Karolowi. Cześć, witajcie, jesteśmy na Punkta Miata Challenge. To 10. sezon największego pucharu MX5 na świecie. Największego pucharu jednomedalowego i jednomarkowego w Europie. Jesteśmy na Silesii. Jak zwykle zaczynamy sezon na Silesii. Dzisiaj mamy tutaj 130 zawodników w Mazdach MX5. Wewnątrz Miaty Challenge zaś organizowano tak zwany Wall of Fame, czyli puchar youtuberów, którzy za kierownicą identycznych MX5 walczą o miano tego najszybszego. Do udziału w tej edycji zaproszono Adama Kornackiego oraz mnie. Cel? Dobrze się bawić, przyjemnie spędzić czas oraz nie przynieść wstydu widzom powagowanych, których reprezentuję. Wiem doskonale, że w motorsporcie jestem kompletnym amatorem, ale mimo to mam głęboko zakorzenioną chęć rywalizacji, więc do nowego wyzwania podchodzę w bojowym nastroju. Dzień zaczęliśmy od krótkiego briefingu, gdzie przekazane nam zostały wytyczne imprezy i zasady bezpieczeństwa, a przy okazji dostaliśmy takie ogólne wskazówki dotyczące charakterystyki toru oraz potencjalnie niepokojące ostrzeżenia przed pułapkami. Tutaj jest taka szykanka jakby. Mnóstwo osób, żeby zrobić lepszy czas, nie prosto po prostu jedzie, tak? Natomiast tutaj jest zagłębienie i samochód ci wpada i zaczyna podskakiwać. Wypadki się tu zdarzają, kiedy nie trzymasz mocno kierownicy i nie opanujesz samochodu, bo wystarczy mieć lekko skręcone koła i samochód jak wpadnie w dołek, potem odelży się, pójdzie w górę, tak? Jak nie trzymasz mocno kierownicy, to potem już zaczynasz rotować, tak? To w pewnym momencie samochód, ponieważ miałeś już wchodząc w ten zakręt skręcone lekko koła, zaczyna rotować. Jak nie szybko nie założysz kontry, lądujesz tutaj w oponach, rozwalasz samochód po prostu. Do naszej dyspozycji dostaliśmy niebieską Mazdę MX-5 NC w specyfikacji Spec NC, która zakłada m.in. moc w okolicach 205 koni mechanicznych, fotele i pasy szelkowe z homologacją FIA oraz bardzo ścisłą listę modyfikacji zakładającą m.in. zmiany w układzie napędowym, zawieszeniu, hamulcach, oponach itd. Jednakże w czasie jednej sesji, podczas której tor będzie względnie pusty, dostaniemy w nasze ręce bardziej torowe wersje MX-5 o identycznej specyfikacji, natomiast wybebeszone, z mocno odelżonym nadwoziem, klatką bezpieczeństwa i bez jakiejkolwiek kontroli trakcji. Jeśli zależy nam na wykręceniu dobrego czasu, to tylko w nich. Dwa słowa o zasadach. Podczas całego dnia zbierane są wszystkie czasy okrążeń, potem brane są trzy najlepsze czasy i z nich wyciągamy średnią, która będzie stanowiła nasz końcowy wynik. To bardzo sprytne rozwiązanie promujące powtarzalność i regularność przejazdów. Tutaj nie wystarczy jedno fartowne szybkie kółko. Rywalizujemy jednocześnie w klasie Spec NC z uczestnikami pucharu oraz dodatkowo we wspomnianej klasie youtuberów. Rekordowy czas osiągalny w tej klasie aut to okolice 1:58. Jednak po raz pierwszy będę jeździł MX-5, a w dodatku pierwszy raz na śląskim torze Silesia Ring, więc żeby mieć jakikolwiek punkt odniesienia, to sam osobiście stawiam przed sobą cel w postaci 2 minut i 10 sekund, co przy okazji spięłoby się z dołem tabeli. Jak uda się nie być ostatni, to z czystym sumieniem odbębnię sukces. Pierwszy na tor wyjechał Adam. Jak wrażenia? Dwóch przede mną wyobracało, najpierw jednego, potem drugiego. Trzech wyprzedziliśmy. Tak, czas na razie się nie liczył za bardzo, ale przygoda zarąbista. Ależ to precyzyjna formułka jest. Boże, wprowadzenie.
potem przyszedł czas na mój dziewiczy rejs, więc postanowiłem na pierwszy przejazd zorganizować sobie instruktora. Popakowani. Instruktorzowy taki przejazd, jasne, żeby się wczuć w tor. W której grupie? Najsłabszej. To do gadania. Teraz jedzie zielona, ona jest najsłabsza. Potem jest czerwona chyba, jak dobrze każdy z rozpiski. Możemy polegać z kolejnej. Zrobimy coś takiego, że po prostu będziemy jechać okrążenie po okrążeniu, czy będę mówił o miejscach, na które tak by było najlepiej uważać i na które można zyskać. Jeździłeś w ogóle bez ilezji? No właśnie nie. Dlatego przyda mi się taki, wiesz, okay, pierwsza taka sesja, żeby się wczuć, poznać zakręty, poznać jasne, limity i tak po prostu wyczuć samochód, nie? No jakby silezja charakteryzuje się tym, że ma trochę zakrętów, które są nieoczywiste. I tak jak na przykład po długiej, prostej trzeba ustawić auto, opóźnić zakręt, opóźnić apex, a są zakręty, gdzie tak naprawdę nie widać, są niewidoczne i trzeba je ściąć wcześniej, niż ci się będzie wydawać, że trzeba je. No i dlatego właśnie taka sesja rozgrzewkowa będzie super. Spoko, dobra, to przejeżdżamy. Sesja zapoznawcza wyszła bardzo przyjemnie, pierwsze koty za płoty, poznawanie samochodu, toru i atmosfery. Jedyną wadą toru jest to, że jest niemal zupełnie płaski, natomiast ciekawa nitka toru zawierająca zarówno długie proste, ciasne nawroty, szybkie szykany i bardzo podstępne do hamowania sprawia, że jest wiele okazji zarówno do zyskiwania, jak i do tracenia cennych części sekund. Jednak przede wszystkim moje początkowe wrażenia skupione były wokół samej Mazdy. Boże, jak to się cudownie prowadzi! Niesamowity go-kart, naprawdę! Czuć idealnie wszystko, jak tylna oś ucieka. YouTuberów, dziennikarzy przejeżdża się zaraz po przeszukawiasz na motomoto. Cudowny jest, naprawdę! Cudowny! Świetny! Byłem pod niezwykłym wrażeniem MX-5. Prowadzi się rewelacyjnie, jest perfekcyjnie neutralna, czuć rozkład masy 50/50, namacalnie czuje się, co się dzieje z tylną osią napędową i co zaskakujące, jazda nią sprawia olbrzymią frajdę mimo pozornie niewielkiej mocy około 200 koni. Ciągle w głowie jednak odzywał się mój wewnętrzny gen do rywalizacji, więc czym prędzej postanowiłem sprawdzić, jaki czas udało mi się wykręcić. Mimo że była to sesja zapoznawcza, to miałem wrażenie, że niektóre kółka wyszły całkiem. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna, a ja szybko zostałem sprowadzony na ziemię. 2,18 i 3 razy 2,17 z groszami. Adam z kolei w swoim pierwszym przejeździe wykręcił 2,05,520, oraz 204-444, co już na dzień dobry stawiało go wysoko w naszej branżowej tabeli. To w 10 sekund tylko masz to. Tylko? Cóż, nie ma co się dziwić, mówimy bowiem o wyścigowym mistrzu Polski z ogromnym doświadczeniem motorsportowym. Jednak zamiast się zdołować, dało mi to niesamowitego kopa i zyskałem dużo motywacji do poprawiania swoich wyników. Pomiędzy sesjami udało się znaleźć kilka chwil na luźne, sympatyczne rozmowy z Adamem, którego dziennikarstwo śledzę od lat. A tematów było sporo. Od YouTube'a... Ja nie ukrywam, że jestem bardziej panem z telewizji, wiesz, niż z internetu, nie? Ten internet ostatnio, no bo tak, nie? Ale... No i też jak tyle lat wszyscy ludzie kojarzą ciebie z telewizji, to też pewnie ciężko jest jakby zmienić ich przyzwyczajenia, jest ta baza, że... wiesz, to 100 tysięcy weszło, nie? Bach, od razu, ale żeby dalej... ten rozwój następował, no to już trzeba bardzo dużo pracy w to włożyć i coś wymyśleć świeżego, czym się wykazać, no. Poprzez motoryzację i, a jakże, Lexusa. Przy okazji mogę podpytać, jak się sprawuje Lexus. Jestem fanem tego modelu. Piękno, odwiozłem go teraz już na letnie opony, bo odbierałem Audi testowe, to jego odwiozłem tam niedaleko. No piękna, ja nie zasługuję na takie samochody. Świetna maszyna. Tak dobry, jest ze mną czwarty rok już i na nic, wiesz, w trasie super, w mieście ekstra, wygląda jak mania dolarów. Te osiągi, dobra, ta hybryda nie ma, może wiesz, jakiś super, ale... na co dzień hybryda jest lepszym rozwiązaniem niż Ausenka. Na jednym zbiorniku przeleciałem z Wrocławia do Jastrzębia. Nie pęży. No, na jednym tym, no przecież to w ogóle wiesz. Czas jednak wracać na tor i poprawiać swoje czasy, bo póki co nie jest dobrze, delikatnie mówiąc. Dobra, na razie okrążenie wyjazdowe, trzeba dograć oponki. Motywacja aż buzuje i nie mogę się doczekać kolejnych emocji na torze.
opony już zaczynają fajnie kleić, więc to jest ten moment. Muszę pamiętać, żeby wcześniej wchodzić w ten zakręt. O tak, tu jest apex. I tu również wcześniej. I na gazie już, i na gazie. Na chwilę obecną cel zejścia o minimum 7 sekund na czasie okrążenia wydaje się trudny do osiągnięcia, więc staram się z każdego zakrętu wyciskać coraz więcej i więcej. Za szeroko, za szeroko! Nieodłącznym elementem poznawania limitów przyczepności jest dochodzenie do granic. Na dobrą sprawę dopiero po przekroczeniu tych limitów wiemy, na ile sobie możemy pozwolić, a na ile nie. No, to już przesadziłem. Pod koniec drugiej sesji czułem, że udało się poczynić pewne postępy. Ostatni sektor myślę, że mam w miarę opanowany. Coś z tego będzie, może uda się nie być ostatnim. A taki jest mój cel. To jest tego dobrego. Nie pozostało nic innego, jak sprawdzić wyniki. 2.14, 2.13, a nawet jedno kółko 2.11. Idziemy w dobrym kierunku. Następna w harmonogramie była super ważna sesja za kierownicą tych bardziej torowych MX-5. Ich niższa masa w połączeniu z moimi postępami na torze dawała ciche nadzieje na fajny wynik. Chwila przerwy daje jednak okazję na spotkanie wielu przyjaznych i uśmiechniętych ludzi. Udało się nawet pogawędzić z Radziem okupującym szczyt naszej tabeli. Jak ten Silesię w ogóle znasz? Jeździłeś wcześniej? Pierwszy raz. Zarówno na Silesię, jak i za kierownicą Mazda MX-5. Więc jestem świeżakiem. Czasy to pokazują, że jestem świeżakiem. Ale z kolejnymi sesjami poznaję coraz bardziej limity samochodu, limity toru. Wiem, gdzie już mnie kontrola trakcji nie wyratuje, bo pierwsze oczywiście kółka z kontrolą trakcji i teraz już bez poznawania tych limitów. Wydaje się, że jest coraz lepiej. Myślę, że na końcowych sesjach uda się wykręcić na tyle czas, żeby chociaż nie być ostatnim. Wiesz co, to taka wskazówka ode mnie, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale to rzeczywiście mocno wyróżnia Miata Challenge na tle innych lig. Tu nie ma słabych kierowców. Tak jak spojrzysz, tak. 70% tabeli jest, ludzie są bardzo blisko. Wiadomo, są lepsze, gorsze fury, ale te specowe, te NC, tam jest, nie wiem, skrzydli. Regulamin techniczny jest taki dosyć zwarty i tam jakby nie ma przewagi auta, jest przewaga kierowcy. No, jakoś, nie? Na przykład no, możesz mieć wałki albo nie, ale to nie jest tak, że ktoś ci ucieka przy długości. Tak. Nie? On ci trochę ucieka, nie? To dalej da się tym autem konkurować, bo ja dzisiaj jeżdżę specem, jeździłem, bo nie działa już. Specem bez wałków i tam czasy były spoko. Warto spojrzeć, kto robi jakie czasy i po prostu jak on przeszedł, a ma podobny samochód, to ty najprawdopodobniej też przejdziesz. Ci się uda, tak. To mi Kiwi opowiadał, bo on tak samo na rowerach jest, nie? On lubi koleżówki, że jak koleś przed tobą się złożył w ten zakręt z daną prędkością, to ty też powinieneś. Więc to taka wskazówka ode mnie sposób, na początek. W końcu nadszedł czas. Wskakuję do lżejszej MX-5 i wyruszam. To jest ten czas, to jest ten moment na wykręcenie kółek, które dadzą mi powody do satysfakcji. Idzie mi świetnie, daję z siebie wszystko i wyciskam z maszyny siódme poty. Absolutny full focus, pełne skupienie. Niższa masa jest mocno odczuwalna i auto wyraźnie lepiej klei się w zakrętach. O tak, coś czuję, że to może być to.
Ciężko to ocenić na gorąco, ale mam wrażenie, że te kółka były dużo, dużo szybsze. Jeśli na ostatniej sesji udało się wykręcić 2.11, to myślę, że teraz spokojnie mogłem osiągnąć okolice 2.07, może nawet lepiej. Kompletnie nie spodziewałem się jednak tego, co za chwilę miało nastąpić. No, czasówka. Gdzie jest to? Wyleciało. Albo jak szyby otworzyłeś, otwierałeś szybę? Nie, nie ruszałem nic z szyby. Zgubiłeś ci. Nie będę miał tych czasów. Absolutny dramat. Chip magnetyczny mocowany do szyby, który umożliwia mierzenie czasów, musiał się poluzować i zerwać w czasie jazdy. Nie zarejestrował się ani jeden czas z tej sesji, a była to zdecydowanie najlepsza, żeby nie powiedzieć jedyna szansa na jakikolwiek sukces, i szansa ta ulotniła się nagle nie z mojej winy. Nie ukrywam, że byłem wściekły i zawiedzony. Odtworzenie filmu z kamery w kokpicie potwierdza moje przypuszczenia i ujawnia moment, jak na długiej prostej chip odlatuje. Frustrację zamieniłem jednak w sportową złość i niemal od razu wsiadłem z powrotem do niebieskiej Mazdy. Szans na powtórzenie tak dobrych okrążeń jak w wybebeszonej MX-5 nie ma, ale przecież nie mogę stąd wyjechać na ostatnim miejscu. Ale ogólnie zadowolony z tego? Były lepsze kółka niż poprzednio tą niebieską Mazdą, ale wydaje mi się, że jednak trochę wolniej było niż w tamtej punktowej, z tego względu, że tam kurczę, na długiej prostej do 180 bez problemu, w tym 160-170 to jest tak w bólach, więc czuć, że jest ciut wolniejsza. No ale teraz jechałem sam, plus na prawie pustym baku, więc trochę kilogramów zeszło. Zaraz zobaczymy, będzie aktualizacja. Jeśli udało się zejść poniżej 2.10... Mam go w kieszeni. Jeśli udało się zejść poniżej 2.10, to będę zadowolony, zrobić kilka kółek po 2.10, 2.9 i wyjdzie z tego jakiś czas końcowy. Jest, dwa okrążenia po 2.09. Dwa okrążenia 2.09, średnia 2.10.070. Nie jest źle. Ty już nie jesteś. Tak, nie jestem ostatni. 2.10.08 on miał, a ja mam 0.7. Jedną setną sekundy na chwilę obecną udało się pokonać Roberta, którego serdecznie pozdrawiam. Cóż, udało się. Przede mną ostatnia już sesja, a czułem, że jeszcze jestem w stanie coś z tego wyniku urwać. Udało się zejść z czasem okrążenia do 2.09, natomiast średnia z trzech najszybszych przejazdów ciągle jest powyżej 2.10. Teraz do głosu dochodzi wspomniana wcześniej powtarzalność i regularność. Jeśli na ostatniej sesji uda się powtórzyć kilka razy takie kółka, to średnia wyjdzie nie najgorsza. I to też udało się uczynić. Najszybsze czasy z całego dnia to 2.09.296, 2.09.110 oraz 2.08.550. Daje to ostateczny wynik 2.08.985, który pozwolił mi podskoczyć jeszcze o oczko wyżej. Adam ostatecznie wykręcił średnią na poziomie 2.04.150, co dało mu drugie miejsce w tabeli, choć od samego początku on podchodził do tej imprezy na całkowitym luzie, jeżdżąc większość czasu z synem na fotelu pasażera, więc w jego przypadku ciśnienia na urwanie dziesiątych części sekundy nie było. Pod koniec dnia koniecznie muszę wspomnieć, że absolutną gwiazdą i moim osobistym odkryciem jest jednak Mazda MX-5. Wprost niesamowite autko. Daje kosmiczną frajdę z jazdy mimo relatywnie niewielkiej mocy, jest bardzo neutralna w prowadzeniu, łatwo wyczuwalna, a napęd na tył pozwala wyrabiać sobie pożyteczne nawyki za kółkiem. A wiecie, co jest w tym najlepsze? Że uczestnictwo w kolejnych rundach Punkta Miata Challenge nie wymaga konieczności posiadania takiej Mazdy. Nie musimy kupować jej, potem na lawecie tachać po całej Polsce na kolejne rundy, martwić się o serwis, awarie itd. Miata Challenge oferuje wynajem MX-5 w specyfikacji spec NC, które są w pełni przygotowane do rywalizacji na torach wyścigowych.
płacimy 45 zł za każdy kilometr przejechany na torze i nie interesuje nas nic, ani paliwo, ani opony, ani klocki, serwis, nic. Super sprawa. Podsumowując. Przyjeżdżając na tor nie wiedziałem czego się spodziewać. Na miejscu zaś zastałem uśmiechniętą grupę pasjonatów japońskiego roadstera, która w przyjaznej atmosferze rywalizuje na torze, wspólnie pomagając sobie poprawiać czasy, szukać błędów i po prostu świetnie się bawić. Dla mnie to było coś mega ekscytującego i wbrew pozorom całkiem ważnego. Mam gdzieś w sobie zakorzeniony taki gen rywalizacji, a nie mając absolutnie żadnego motorsportowego doświadczenia, nic, nul, zero, chciałem udowodnić sobie, że jestem w stanie choć w minimalnym stopniu nawiązać rywalizację z resztą. Pech chciał, że nigdy nie dowiem się, jaki tak naprawdę czas udało się wykręcić, ale na pewne zdarzenia losowe po prostu nie mamy wpływu. Dzień uważam za wyjątkowo udany.